A teraz, Dorotko, policzę od 1 do 3, a ty połączysz się ze słowem śpiączka. 1, 2, 3. Sprawdź, Dorotko, jakie warunki subliminarne mogą wywołać stan śpiączki u człowieka. Zmiana częstotliwości z zewnątrz, ingerencja z zewnątrz, decyzja ciała subtelnego, własna. Możesz to bardziej rozwinąć? Ciało subtelne postanawia opuścić. Na jakiś czas ciało fizyczne. Lub ingerencja z zewnątrz poprzez częstotliwości istot. Jak zmieniają się te częstotliwości? Poprzez technologię, którą posiadają, powodują odłączenie się ciała subtelnego z świadomości. Czy te warunki subliminarne różnią się w przypadku śpiączki odwracalnej i nieodwracalnej? Tak. Możesz to rozwinąć? Kiedy ciało subtelne wraca, to jest jego decyzja. Kiedy wychodzi samo i samo wraca, może też nie wrócić. Może podjąć decyzję, że nie wraca do ciała. Ale utrzymuje z nim kontakt, łączność. Nieodwracalnie proszę, zadaj mi jeszcze raz pytanie. Czy warunki subliminarne różnią się w przypadku śpiączki odwracalnej i nieodwracalnej? Mam takie informacje, że jeżeli ciało subtelne samo postanawia wyjść, czyli jakby jest od wewnątrz, to może wrócić lub nie wrócić. I jeżeli jest ingerencja z zewnątrz, to również może być ta śpiączka odwracalna lub nieodwracalna w jednym i w drugim przypadku. Przyjrzyj się części subtelnej właściwej dla różnych ciał wymiarowych.
podczas stanu śpiączki. I opowiedz, co postrzegasz. Jeszcze raz przeczytaj to pytanie. Przyjrzyj się części subtelnej, właściwej dla różnych ciał wymiarowych podczas stanu śpiączki. Różnych ciał wymiarowych? Dla różnych ciał wymiarowych podczas stanu śpiączki. Chodzi o ciało seksualne, emocjonalne i mentalne? Tak, na przykład. Dla różnych rodzajów śpiączki. Przyjrzyj się tej części subtelnej, właściwej dla tych różnych ciał, co się z nimi dzieje podczas śpiączki. Rozumiem. Mogą być całkowicie rozdzielone. Mogą być razem. Może być jedno oddzielone, dwa razem. W różnych kombinacjach. A przyjrzyj się teraz, Dorotko, czy warunki dotyczące różnych rodzajów śpiączki mogą ulec zmianie. Tak. Jeśli tak, to w jaki sposób? Tutaj pokazują mi się różne kombinacje. Jest ich tak dużo. I tak. Opowiadaj, co widzisz. Widzę to jak jakieś układanki. Opowiedz, jak ulegają zmianie. Technicznie, jak ulegają, to takie są przełączenia. A tak. Widzę tylko, jak to się dzieje technicznie. I to jest tak, tak jak pracuje komputer, nie wiem, komputer. Jest tak dużo operacji i to się układa, łączy, rozłącza. Coś takiego. Okej. Okay. Czy chcesz coś jeszcze dodać, czy to wszystko na ten temat? Na razie to wszystko, bo to mi się pokazuje jako nieograniczone możliwości i w każdym momencie może to być zmienione. To jest ruchome, nie jest jakieś, nie widzę tego, żeby to było jakiś wzór, wzorzec, zasada. Okej, okay. To przejdźmy sobie do kolejnego pytania. Co część subtelna robi lub może zrobić podczas śpiączki odwracalnej? Może odwiedzać różne miejsca i osoby posiadające ciało na ziemi, nieposiadające ciała. Może wchodzić w różne interakcje z istotami. Czy część subtelna może oddzielić się od ciała i mieć doświadczenia poza ciałem podczas różnych stanów śpiączki? Tak.
Jakie warunki umożliwiają to oddzielenie się? Pojawia mi się, że częstotliwości. Ucieczka. Blokady. Ingerencja istot. Sprawdź, Dorotko, na planie metafizycznym i subtelnym, dlaczego zdolności zmysłowe wciąż mogą być aktywne w czasie śpiączki. Nie widzę, żeby nie mogły być. To jest tak oczywiste. Co to umożliwia, że te zdolności zmysłowe wciąż mogą być aktywne, mimo tego, że człowiek jest w śpiączce? Chodzi o zdolności zmysłów ciała fizycznego, słuch, wzrok. Wszystko, co widzisz. Bo na poziomie subtelnym tam wszystko jest aktywne i możliwe, a nie rozumiem tego pytania. Na planie metafizycznym sprawdź zdolności zmysłowe. Dlaczego są wciąż aktywne? Bo nie śpią. Okay. I co dzieje się ze zdolnościami pozazmysłowymi podczas odwracalnego stanu wegetatywnego? Zanika mi pytanie. Nie to, że nie, ja go nie słyszę, ono mi po prostu zanika, dlatego proszę powtórz jeszcze raz. Nie ma problemu. Co dzieje się ze zdolnościami pozazmysłowymi podczas odwracalnego stanu wegetatywnego? Jak wtedy reagują zdolności pozazmysłowe? Normalnie. Nie zmieniają się? Nic się z nimi nie dzieje? Cały czas są takie same jak przed śpiączką? Tak. A przyjrzyj się, jakich zdolności pozazmysłowych można doświadczać podczas odwracalnego stanu śpiączki. Można się przemieszczać w czasie, widzieć coś, co jest w każdym miejscu. Można przechodzić przez wymiary. Czyli czy zaobserwowane przez ciebie zdolności pozazmysłowe mogą być używane przez osobę w śpiączce? Tak. I w jaki sposób? Taki dla niej normalny. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest takie oczywiste. Tak jakby
To ciało w ogóle nie było w śpiączce, tak? Tak jakby w ogóle nie było tego ciała. Czy w warunkach śpiączki zdolności pozazmysłowe są w jakikolwiek sposób przyblokowane, czy wręcz przeciwnie, mogą się uaktywnić? Mogą się uaktywnić. A powiedz mi, Dorotko, jak postrzega się czas podczas odwracalnego stanu śpiączki? Jest uczucie braku czasu. A jak to się ma w przypadku postrzegania czasu, czy ten czas, czy to postrzeganie czasu zmienia się w stanie nieodwracalnej śpiączki? Na tych poziomach, na których ciało subtelne funkcjonuje, nie bardzo tam jest, jakby tego poczucia czasu nie ma, więc to ja nie widzę, żeby to jakaś różnica była. Nie ma różnicy, tak? Nie. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego pytania. Czy poczucie istnienia zmienia się w stanie śpiączki? Jeśli tak, to w jaki sposób? W stanie śpiączki dużo łatwiej jest, dużo lepsze jest poczucie istnienia. Szersze. Cało jakby to poczucie jest, jakby nic nie dzieli tego poczucia. Może być dlatego bardziej wyraziste. Dobrze. To jest koniec części oficjalnej i ja teraz proponuję, żebyśmy sobie troszkę bardziej poeksplorowały ten temat śpiączki. Poszukaj, Dorotko, w eterze osoby, która została wprowadzona w śpiączkę farmakologicznie. I opisz jej stan. Co się dzieje z jej ciałem subliminarnym? Masz taką osobę? Kobieta. Jest w śpiączce farmakologicznej? Tak. Opowiedz, co się z nią dzieje. No takie jest bardzo daleko. Jej część subtelna jest bardzo daleko. Tak. Gdzie powędrowała?
Jest jakaś inna planeta. I co tam robi? Wróciła do domu. Czyli ta planeta jest jej domem, tak? Wcześniej tam była. Czy ma świadomość, że jej ciało fizyczne jest wprowadzone w śpiączkę? Tak. Ma kontakt z tą częścią fizyczną, czy nie ma jej w ogóle? Ona się nawet cieszy, że to ciało zostało wprowadzone w śpiączkę, bo dzięki temu mogła wrócić do domu. Próbowała wiele razy to zrobić, ale jej się nie udawało połączyć z tamtą przestrzenią. A teraz tam wróciła. Czy ma ochotę wracać do ciała fizycznego, czy nie? Ona wie, że musi wrócić, ale nie chciałaby wracać. A skąd to takie poczucie w tym ciele subtelnym, że musi wrócić? Jest połączona z ciałem fizycznym. W jaki sposób? Tą informacją jest połączona. Nie jest to dla niej jeszcze odpowiedni moment, żeby opuścić to ciało fizyczne. Ale chciałaby to zrobić. Czyli jest tak jakby w konflikcie. Chciałaby, a nie może. Więc zapytaj ją, tak? To jest jakaś umowa, która ją obliguje do tego, że jeszcze musi być z tym ciałem. Co to za umowa? Taka przedwcieleniowa. Z kim zawarta? Ona mówi, że to były jakieś istoty. Bardzo wysokie. I to z nimi omawia warunki tego życia. I ta umowa ją obowiązuje. Zapytają, dlaczego pozwoliła komuś dyktować jej warunki wcielenia na Ziemi. Nie wiedziała, że nie musi. A czy zgadzając się na te warunki wcielenia na Ziemi, wiedziała, że ulegnie takiej sytuacji, że będzie musiała zostać wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną? Wiedziała, że wróci tam, gdzie jest jej dom. Tak jej obiecali? Tak. A gdyby nie zawarła tej umowy, to nie mogłaby wrócić? Mogłaby wrócić, ale nie na tak długo. A dlaczego? Co by na to nie pozwalało? Jej ciało. Jej ciało fizyczne. A teraz jej ciało nie protestowało.
I ona uważa, że to jest dzięki tej zawartej umowie? Tak. Poproś ją, żeby cofnęła się do tego momentu, kiedy zawiera umowę z tymi wysokimi istotami. Już. I niech jej te istoty przedstawią cały kontrakt, całą umowę, co ją czeka, jak będzie wyglądało jej życie na Ziemi, na co tak naprawdę się zgodziła. Wszystko mają jej pokazać. Nie chcą tego zrobić. A ona chce, żeby to jej pokazali? Ma Tak. świadomość, że ingerują w jej przestrzeń, w jej wolną Tak. wolę, więc niech im rozkaże, że mają jej to pokazać. Ona ma prawo wiedzieć, na co się zgodziła. Pokazują jej to. Czyta to wszystko? To jest coś takiego, to jest ekran, na którym się wyświetlają jej sceny. Jakie sceny się tam wyświetlają? Te, które będzie musiała doświadczyć z życia. I jak ona na to reaguje? Bardzo szybko to się, ona to zmienia. Tak przed jej oczami przesuwa to bardzo szybko. I dociera do niej, przyjmuje tą całą informację. Czy wcześniej zostało jej to pokazane, czy dopiero teraz? A wcześniej tylko wybiórczo. Ona nie mogła tego przesuwać. Nie mogła widzieć wszystkiego, co jest w tej umowie. I oni jej to pokazywali. Ona nie wiedziała, że może to sama przesuwać. Dobrze, ale w dalszym ciągu są to ekrany, które oni dla niej zaprojektowali, tak? Ona ma takie poczucie, że wspólnie to projektowali, ale to tak nie było. To oni zaprojektowali. Czy teraz widzi, że została oszukana? Tak. Tak jest. Jest w szoku, jest bardzo zdziwiona, ile tego jest, jak to widzi. A wtedy w porównaniu z tamtym, z tym pierwszą wariantem, pokazano jej tylko korzyści, takie pseudo korzyści, nie w jaki sposób to się będzie odbywało. Okej. To teraz, jak już ma tą świadomość, czy dalej godzi się na tą umowę? Absolutnie nie. To zapytaj jej, co by chciała zrobić z tą umową? A może wszystko zrobić? Wszystko, co tylko zechce. Całkowicie zniszczyć te ekrany. Czy niszcząc te ekrany zniszczy również umowę, którą podpisała? Nie do końca, bo to jest tylko taki wynik tej umowy, te jakby kopie. To jeszcze niech się przyjrzy tym ekranom. Czy te ekrany wyświetlają tylko i wyłącznie to wcielenie, czy już tam zostało coś zaplanowane na następne wcielenia? Tylko to wcielenie. To... Ale jest coś, co jest poza tymi ekranami, co oni posiadają. To jest, no, nie jest to komputer w tym sensie, ale jest to jakaś baza. Gdzie są jej przyszłe wcielenia? Czy Taka. chciałaby przejść przez te komputery i zobaczyć, co tam jest dalej dla niej zaplanowane? Tak. To idziemy tam. Zaprowadź nas tam. To jest taka duża struktura. Ogromna struktura. Nie wiem, jak to nazwać. Impulsów. To jest jakby cyfry, liczby, impulsy. W zielonym kolorze to jest taki szparagdowo-zielonym. Czy to jest jakieś laboratorium, gdzie są komputery?
Nie, to jest komputer. Tak jakbyśmy we wnętrzu czegoś były. Ona szuka tej swojej linii informacji dotyczącej jej konkretnie, niej. Znalazła? Znalazła. I co tam widzi? Niech się dobrze przyjrzy, co jej zaplanowali. Musiałaby to rozwinąć. To jest taki jakby rubinowa kropka, ale to jest upakowane tam wszystko w środku. Wejdziemy w tą rubinową kropkę. Myślę, że wystarczy, jak dotkniecie tylko tej. Wszystko możecie odczytać z niej. Rozwinęło się to. Tak, taśma, która się rozwinęła i tam jest dalszy ciąg tych cyfr, liczb, takich kodów. I to można po dotknięciu każdego takiego kodu otwiera się ekran z wcieleniem. Z jej wcieleniem. Tak, przyszłym wcieleniem. Tam są też przeszłe wcielenia i to całe wcielenie się otwiera na tym ekranie, ale na tym ekranie można wybrać momenty z życia, sytuacje. Tam jest wszystko. I jak sobie tak szybko przeleci, tak jak taki szybki film, jak wyglądały jej poprzednie wcielenia, czym one się charakteryzują? Krótkim życiem. Okej, a pójdźmy do tego momentu, kiedy coś się stało z jej ciałem i została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Niech zobaczę ten moment, co się stało. Zatruła się Czym? gazem. Czy teraz to widzisz, że to zostało ukartowane? Tak. Ile w tej chwili ta pani ma lat, ta kobieta? 30 parę. Czyli to 30. jest znowu krótkie życie. Tak. Niech odczyta informacje z tych ekranów. Dlaczego fundują jej za każdym razem krótkie życie? Dlaczego nie może sobie pożyć dłużej? Jeszcze tylko powiem, że bardzo krótko żyła na tej planecie i dlatego ona tam jakby miała taką potrzebę, żeby tam wrócić i dokończyć i pożyć dłużej, bo tam, Chciałaby, tak? tak, bo tam miała, ona tak jej powiedziano, że tam będzie wreszcie żyła dłużej. Czyli to jest jakaś obietnica? Tak. Zobaczę teraz, dlaczego ona ma krótkie życia. Przez tęsknotę za życiem. Czyli utrzymują ją w takim programie tęsknoty za życiem. Tak, dają, odbierają. Wchodzi, wciela się, odbierają to życie. A gdybyśmy tak przewinęły taśmę do przodu, czy dochodzi w końcu do spełnienia tej obietnicy, że będzie mogła wrócić na tamtą planetę i sobie pożyć dłużej? Czy cały czas jest utrzymywana w takim kołowrotku wcieleń, krótkich żyć? Cały czas jest utrzymywana w tym. Super. Teraz widzi to, jest tego świadoma? Tak. To idźmy do momentu, kiedy podpisała tą umowę. Zgodziła się na te wszystkie wcielenia. Tą pierwszą? Pierwszą, pierwszą. Widzę taką jakąś salę. Jest bardzo świetlista istota. Cała świeci. Postać człowieka, postać jakby takiego mędrca. I ona również jest taka świetlista, taka podobna. I ma się wcielić po raz pierwszy,
ale ona nie chce się wcielać. Więc obiecują, że będzie krótko, tylko krótko, na krótko. Przymuszają ją do tego, tak? Zachęcają ją, że tylko na krótko. Że tylko po prostu zobaczy, jak to jest i wróci. I co wyraża zgodę? Jeżeli na krótko, to tak, warunkowo się zgadza. A teraz, kiedy już widzi to wszystko, jak została wmanipulowana w to i jak tak naprawdę wyglądał ten kontrakt, odkryła wszystkie szczegóły jego, czy podpisałaby go drugi raz? Nie. Ma ten kontrakt przed sobą, widzi go? To jest ta szmaragdowa kropka. Niech dotknie tej szmaragdowej kropki i odczyta wszystkie informacje z niej, co tak naprawdę ten kontrakt zawiera, co podpisała. Tęsknotę obopólną, tęsknota za byciem w wysokich częstotliwościach jako całość i tęsknota za życiem w ciele fizycznym, w częstotliwościach fizycznych, w warunkach fizycznych. Tęsknota obopólna. I tu, i tu. I ona jest rozdarta. Widzi teraz to wszystko, tą całą manipulację. Czy chciałaby zniszczyć ten kontrakt i całą tą kreację, dla którą jej przygotowano? Tak. To może to zrobić. Niech sobie wykreuje taki wielki, potężny młot, który nie ma żadnych ograniczeń. I niech z całej siły walnie w tą szmaragdową kropkę, tak żeby się to rozbryzgło na miliony części i wszystko poleciało, wyrzuciła do portalu. Zrobiła taki portal pod spodem. Także jak uderzył ten młot w tą kropkę, to natychmiast to weszło do portalu. Super. I jak się teraz poczuła? To wszystko w tym wielkim komputerze. Nie ma jej tam tego planu, tej umowy. Nie ma. I ona się poczuła wolna, taka swobodna. Właśnie o to mi chodziło. Czy jest wolna, czy czuje się wolna. Czy teraz, chcę kiedy stamtąd wyjść jak najszybciej, więc wychodzimy z tego wszystkiego. To takie nieprzyjemne uczucie. Okej, to opuśćcie tę przestrzeń. I pójdźcie do jakiegoś portalu, który sama sobie stworzy, gdzie będzie się czuła wspaniale sama ze sobą. Tam jest wibracja róży. Jest wibracja zapachu róży. Tak mogę określić ten portal. Odpowiadają jej te warunki tam? Ona jest wewnątrz. To jest taki piękny widok. Ona jest bardzo szczęśliwa. Bo pozbyła się tego, nie czuje już tego, tej tęsknoty podwójnej. Dokładnie. A czy teraz, widząc to wszystko i całą swoją moc, czy zrozumiała, że to ona jest kreatorem tego, co tylko sobie zapragnie i zamarzy i wcale nie musi wcielać się na ziemi na bazie kontraktu czy jakichś umów? Tak, ona sobie teraz to uświadomiła, przypomniała, wróciła do tego. To niech anuluje wszystkie pakty i kontrakty, kiedykolwiek podpisane, dane słowa, cokolwiek. Już. Czy teraz po tej wykonanej pracy czuje jeszcze jakieś powiązanie z ciałem fizycznym?
Tym obecnym? Tak. Ona nie czuje powiązania z ciałem fizycznym, ale chce być z ciałem. Nie, zaraz, moment. I nie czuje przymusu bycia w tym ciele. To jej decyzja jedynie. Czy chciałaby wrócić do tego ciała fizycznego i przeżyć resztę życia na swoich Tak. własnych warunkach? Tak, ona chce bardzo długo żyć. Okej, to może to zrobić. Niech wraca do swojego ciała fizycznego, niech w pełni się z nim połączy. Wraca z tej planety. To może być mało przyjemny moment, bo tam jest nieograniczona przestrzeń, ale niech się dobrze zakorzeni w tym swoim fizycznym skafandrze. To, co jest w tym ciele fizycznym, jej bardzo nie odpowiada. A co to jest? Niech To jest poszuka. ta trucizna. Może ją wyrzucić. Farmakologiczna trucizna. I ta z tego zatrucia tym gazem. To niech stworzy sobie taki portal i odkurzacz i niech wciągnie do tego odkurzacza całą tą farmakologiczną truciznę razem z tym gazem. Niech wyciągnie to. Jeśli mogę powiedzieć, bo to co widzę, to Tak? ona podnosi swoje częstotliwości tak mocno, jak była w tej róży. Super. I niszczy to wszystko, to transformuje, jakby zamienia się to w niej. To jakby nie zmienia również częstotliwość, ta trucizna. Niweluje się w tym organizmie, tak? Tak. Okej. Świetnie. Zmienia częstotliwość, ona też transformuje. Bardzo dobrze. To niech porozkręca wszystkie energie, tak żeby się wszystko w niej rozpuściło. To, co nie należy do niej, cokolwiek jej przeszkadza. Jest młodą kobietą i jeszcze może sobie spokojnie długo pożyć. Ona Niech planuje bardzo długo żyć. Niech skupi się teraz na tym, żeby doprowadzić swoje ciało do jak największej sprawności fizycznej. Ona planuje to już jej ostatnie wcielenie w tej częstotliwości, w tej gęstości. Przeżyje je tak, jak będzie chciała. I to ciało jest jej do tego potrzebne, więc regeneruje to ciało bardzo szybko. Super. Widzę ją teraz, jak siedzi na łóżku. Brawo. I jak teraz widzisz jej, albo niech ona ci pokaże, jak widzi swoje życie fizyczne na nowych warunkach ezoterycznych? Życie fizyczne? Tak, życie na planecie fizycznej, na tej Ziemi. Jak ona widzi to na nowych swoich warunkach ezoterycznych? Najpierw jest Już. wielki popłoch wśród lekarzy. Okej. Nie, została zauważona i przyszli zobaczyć, co się stało, bo ona sama się wybudziła ze śpiączki farmakologicznej. Grono lekarzy się zbiegło, tak? Tak, ona tak zregenerowała ciało, że właśnie wstaje z łóżka i wychodzi z tego szpitala. Czuję się świetnie. Czuje się świetnie. W ogóle nie słucha, co do niej mówią. W ogóle nie słucha, co do niej mówią. Super. Idzie po prostu przed siebie i ma już plan. Brawo. Brawo. Ma już plan. Wie, że to gra i będzie kreować. Kreować, jeszcze raz kreować. Po swojemu, tak? Tak, po swojemu. Czy teraz sobie udowodniła, że sama potrafi się świetnie regenerować? Tak. Brawo. Wie to bardzo dobrze. Super.
To niech idzie swoją drogą. Czy chciałabyś jeszcze, chciałaby ci coś jeszcze przekazać, czy już jest wolna, chciałabyś pójść swoją drogą? Ona mi przekazuje, że dużo jest osób w śpiączce teraz. Co ma na myśli? I ona chciałaby im przekazać, przekazuje im to, co mogą zrobić. Oni sami dla siebie, tak? Tak, kontaktuje się z nimi na tym planie subtelnym. Wspaniale. Właściwie to zawołała ich. Pokazuje im swoje obudzenie samoczynne. Powiedz mi, Dorotko, ilu ich tam jest? Bardzo dużo. Czy wszyscy są wprowadzeni w stan śpiączki farmakologicznej, czy są też jakieś inne ciała takie, Inne które... też inne. Czy jest jakaś różnica na poziomie subtelnym pomiędzy tymi ciałami wprowadzonym w śpiączkę farmakologiczną, a nie wprowadzonych? Tylko te, które są w kontakcie z bytami, to nie mogą tego zrobić. Na Te, tą które chwilę nie mogą tego nie zrobić, mogą na tak? tą chwilę tego zrobić. Te, które są jakby z innych powodów, czy same wyszły, czy to z kontraktu, czy z... to tak. Mogą to zrobić. Niech ta kobieta przekaże wszystkie informacje również tym osobom, które mają podczepienia z bytami, że mogą ich się pozbyć, mogą to wszystko anulować. I powiedz mi, co widzisz. Widzę ten moment, kiedy są już uwolnione, kiedy nie ma już tych bytów. W żaden sposób nie są takie słowo ubezwłasnowolnione przez te byty. Czy wszystkie te ciała subtelne, które miały podczepienia, przyjęły tą informację od tej kobiety? Wszystkie. Wszystkie, super. Niech również im przekaże informację, że również mogą podnieść swoje częstotliwości, również mogą się rozkręcić i również mogą się zregenerować. Część tych ciał subtelnych nie chciało wrócić do ciała, ponieważ za dużo cierpienia w ciele fizycznym doświadczyły i podjęły decyzję, że nie chcą dalej kontynuować tego wcielenia. Dobrze, to jest ich Same. wolna wola. Jeśli jest to ich wolną wolą, niech robią tak, jak uważają, tak, jak czują. Ale większość zamierza iść w ślady tej kobiety, ma na imię Julia. Super, brawo Juleczka, bardzo pięknie. Pięknie się uwolniłaś. Już jest cały ten proces zakończony. Okej. Czy możemy Julii zadać jeszcze parę pytań? Poproszę, czy mogłaby z nami jeszcze porozmawiać? Tak. Niech Julia odpowie, jak postrzegała czas, będąc w stanie śpiączki? Ona się zastanawia, jak odpowiedzieć, ponieważ to wszystko było jednoczesne. Czy ma takie poczucie, że istnieje tam czas, czy ma poczucie, że tam czas nie istnieje? I tak, i nie. I tak, i nie. Nie ma tego poczucia,
ponieważ wszystko widzi jednocześnie. Rozumiem, jest świadomością i ogarnia wszystko jednocześnie. Ale może też widzieć to w czasie, jakby w następujących po sobie sekwencjach. Ale to następujące po sobie w sekwencjach jest takie nienaturalne dla niej. Okej. A teraz jeszcze wrócę do takiego pytania. Chciałabym Julii zadać, jakie warunki umożliwiają to oddzielenie się od ciała? Czy to chodzi o tą częstotliwość, którą mi powiedziałaś wcześniej? Tak. To teraz zadam bardziej szczegółowe pytanie. Jeśli dochodzi do zmiany częstotliwości za pomocą technologii, ingerencji z zewnątrz, jak odbywa się to oddzielenie ciała subliminarnego? Co ono wtedy czuje? Co to jest? To te częstotliwości oddziałują na ciało fizyczne. Dzieje się z ciałem fizycznym, jakby uciekają mi słowa, bo tak dużo. Częstotliwość, powiem ci, jak ja to zrozumiałam, częstotliwość oddziałuje na ciało fizyczne. Tak jakby ciało fizyczne. Poprzez tą zmianę częstotliwości może nastąpić to oddzielenie. Poprzez zmianę częstotliwości ciała fizycznego, jakby oddziaływanie na ciało fizyczne. Jakich technologii używają do zmiany częstotliwości? To są. Teraz już widzę. To jest oddziaływanie. Ale to jest takie. Oj, bardzo wszechstronne. Ja tak w takim ułamku. Jest oddziaływanie na ciało emocjonalne. Zmienia się ciało energetyczne. Ciało to zmienia chemię ciała fizycznego, lub może to by iść w odwrotnym kierunku. Poprzez zmianę chemii w ciele fizycznym może to oddziaływać również na to ciało subtelne. Okej. Czy pobierasz te informacje teraz od tej Julii, czy pobierasz to z eteru? Z eteru. A sprawdźmy jeszcze, co dzieje się z ciałem subtelnym w momencie, kiedy decyzja jest własna o opuszczeniu ciała. To jest zmiana częstotliwości idąca od ciała subtelnego do ciała fizycznego. Wykreowana własna, tak? Tak. Zmiana częstotliwości. Ok. Zapytaj proszę jeszcze Julii, jakich zdolności pozazmysłowych doświadczyła podczas tego stanu śpiączki? Przeniosła się na swoją planetę. Poszła do tego miejsca, gdzie chciała być, tak?
Tak. A teraz po tym całym doświadczeniu, które przeprowadziłyśmy na Skype'ie, czy to postrzeganie czasu u niej zmieniło się, będąc już osadzonym w ciele fizycznym? Jak teraz postrzega czas? Teraz ma tylko sekwencje następujące po sobie. Zapytaj Julii jeszcze proszę, czy jej poczucie istnienia zmieniło się, kiedy była w śpiączce i teraz, kiedy nie jest w śpiączce. Zmieniło się. Mogłaby opisać jak? Zawęziło się, skoncentrowało się jakby w jedną linię. Wtedy jej poczucie istnienia było szersze. Dobrze. To myślę, że możemy już podziękować Julii. Dziękujemy jej bardzo, że udzieliła nam odpowiedzi na kilka istotnych pytań. Jeśli ma ochotę, niech po prostu otworzy sobie portal, czy pójdzie po prostu własną drogą tam, gdzie chce przeżyć swoje dalsze życie. Pobiegła, pomachała. Super, dziękujemy jej bardzo. A ty, Dorotko, zacznij się powolutku rozłączać ze wszystkim i ze wszystkimi. I spraw, aby wróciła tutaj do swoich częstotliwości. Zacznij się wybudzać z tej hipnozy. I ja policzę teraz od 1 do 5, a ty z każdą cyfrą będziesz jeszcze bardziej rozkręcać swoje częstotliwości. I na 1 czujesz, jak twoje mięśnie odzyskują siłę. Energia płynie w całym twoim ciele, wiruje, wibruje i rozbudza każdy twój mięsień, każdą cząsteczkę twojego ciała. I każdy staw. I na 2 czujesz, jak energia wibruje już w całym twoim ciele, a ty czujesz się piękna, młoda, sprawcza, z wielką werwą i ochotą do przeżycia następnej części dnia. Na 3 to uczucie ogarnia całe twoje ciało. Czujesz, jak promieniejesz. Jesteś skuteczna, dynamiczna, gotowa do powrotu do tej częstotliwości, do tej rzeczywistości. I na 4 już jesteś świadoma tego, gdzie jesteś. Jesteś już kompletnie osadzona tu, w tej rzeczywistości, kiedy mówię do ciebie ze Skype'a. I na 5 już nie możesz doczekać się otworzyć oczu. 5. Dzień dobry. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach.
porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando,
esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy, albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje.
Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común, vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.